Celem Młodzieżowego Konkursu Obywatelskiego jest zachęcenie młodzieży do aktywnego poszukiwania wiedzy o zasadach i możliwościach funkcjonowania obywateli w Polsce. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy przystąpić do jednego z dwóch proponowanych rodzajów aktywności. Młodzieżowy Konkurs Obywatelski to konkurs z zakresu wiedzy o społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem polskiego parlamentaryzmu i samorządu terytorialnego. To konkurs, który odbędzie się 30 stycznia w jednej z tczewskich szkół ponadpodstawowych. Konkurs jest konkursem wiedzy, jak wspomniałem, tak zwanej wiedzy o społeczeństwie, skierowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu tczewskiego, czyli uczniów uczących się w szkołach powiatu tczewskiego, a niekoniecznie mieszkających na terenie powiatu tczewskiego, jakby się tacy zdarzyli. No, celem naszego konkursu jest jakby zachęcenie młodzieży do aktywnego poszukiwania wiedzy o zasadach i możliwościach funkcjonowania obywateli w Polsce, a także mamy taką chęć jakby upowszechniać wiedzę o instytucjach i organach państwowych. Na zgłoszenia do udziału w konkursie czekamy do 16 stycznia na tej części z tak zwanym teście wiedzy. Test wiedzy będzie obejmował około 50 pytań z podanego w regulaminie zakresu. Trwał będzie dokładnie 60 minut, tak? Młodzieżowy Konkurs Obywatelski to nie tylko test wiedzy o społeczeństwie, to też możliwość tak zwanej wideoaktywności, ponieważ oprócz 30 jakby nagród w postaci uczestnictwa w wyjeździe do Sejmu, przewidzieliśmy także 5 nagród dla osób, które podeślą nam, bądź też umieszczą na TikToku, bądź Facebooku wideo tak zwane konkursowe. Wideo konkursowe podzieliliśmy na 3 jakby kategorie, czyli kategorię lokalną, regionalną i ogólnopolską, a głównym zagadnieniem wideo konkursowego jest przekazanie przez uczestników, czyli młodzież, tego, co chciałoby się w otoczeniu swoim na co dzień zmienić, poprawić, albo jaki ma się pomysł na działanie właśnie na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej lub ogólnopolskiej.